porządku obrad 39. sesji Rady Miasta znalazły się punkty dotyczące m.in. wprowadzenia sieradzkiej karty Rodzina Plus, formalnego włączenia się do projektu Aktywna Dolina Rzeki Warty, muraliów wokół zakładu karnego oraz zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Lecz budzącym największe emocje punktem obrad było udzielenie absolutorium prezydentowi Jackowi Walczakowi. Obrady radnych rozpoczęły się już o 9, ale około 11.30 zarządzono przerwę, a to za sprawą uroczystej mszy inaugurującej Dni Sieradza. Punktualnie o 15 wznowiono obrady. Chwilę później rozpoczęła się dyskusja na temat zmian w budżecie na rok 2014. Radni zarzucali prezydentowi m.in. nierozsądne rozdysponowanie pieniędzy na promocję naszego miasta. W Sieradzu w dalszym ciągu brakuje miejsc pracy, w dalszym ciągu brakuje spojrzenia w kierunku przedsiębiorców, gospodarki. Mamy wysokie podatki, mamy bardzo wysokie opłaty za wodę, za eksploatację, nie budujemy ścieżek rowerowych. Zaczynamy uczestniczyć, co dzisiejsza sesja pokazała, w projektach, które nie będą dotyczyły bezpośrednio naszego miasta, tylko wychodzimy na zewnątrz. Uważamy, że ten budżet, który realizował pan prezydent w tamtym roku, był jak najbardziej polityczny. Szkoda, że ci, którzy tak łatwo krytykują, nie mają swoich własnych pomysłów. To naprawdę nie jest łatwe wymyśleć coś oryginalnego, a jeszcze trudniej później wytłumaczyć to radnym i innych przekonać. Bo co innego mieć dobry pomysł, a co innego przekonać radnych do tego właśnie, do finansowania. Mnie się to udaje od kilku lat, chociaż jestem na krawędzi czasami załamania, jak to niektórzy, zwłaszcza niektórzy radni, podchodzą do tego, do takich wydatków typu promocja, a tymczasem promocja to nie jest nasze chcieństwo, to jest nasz wizerunek. W związku z tym, czym będziemy mieć tą promocję lepszą, a niestety ta promocja kosztuje, mówię niestety, odkąd Fenicjanie wymyślili pieniądze, w związku z tym za tą promocję trzeba płacić. To trzeba to robić, żebyśmy byli widoczni. Nie tylko w mieście, w Sieradzu, bo my tu nie jesteśmy bezludną wyspą. Musimy się promować w województwie, promować się w kraju i oczywiście to robię. Robię co mogę, natomiast pomysłów ci, którzy krytykują, pomysłów nie mają. Mówią o tym, że można to robić lepiej, inaczej, ale jak? Ja tego nie wiem. W związku z tym ja robię w taki sposób, który nas na razie jednak mimo wszystko identyfikuje. W kolejnym punkcie obrad znalazła się wcześniej wspomniana procedura absolutoryjna. Trzeba zaznaczyć również, iż sprawozdanie finansowe miasta Sieradza za 2013 rok i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sieradza za rok ubiegły zostało rozpatrzone pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetową. Prezydent Jacek Walczak przed głosowaniem mówił o pewnych mankamentach budżetu w roku 2013, lecz jasno podkreślił, że jednak plusów jest więcej niż minusów, jednocześnie prosząc radnych o absolutorium. Komisję proszę o przeliczenie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowanie radnych nie odbyło się jednak jednomyślnie. Radni naszego Sieradza i Solidarnych dla Sieradza nie udzielili absolutorium prezydentowi. Jednak głosów na tak było 11, a na nie 9. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. W efekcie prezydent Jacek Walczak absolutorium otrzymał. 11, przeciw 9, nikt z radnych się nie wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. To było bardzo, bardzo miłe. Także miasto pięknie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować w imieniu tych wszystkich, którzy pracowali na to, co się działo, co mogliśmy zauważyć w 2013 roku. I to nie jest tak, ja oczywiście jako prezydent firmuję cały budżet, ale to jest ponad setka pracowników, to są spółki, to są inne jednostki organizacyjne. Im się również należą te podziękowania i te kwiaty są dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że ten rok również będzie dla nas bardzo, bardzo dobry. Zapytaliśmy radnych, co było głównym powodem ich głosów przeciw prezydentowi. Mamy zastrzeżenia do tego, co się działo w tamtym budżecie, mamy zastrzeżenia do tego, co się dzieje dzisiaj.
Nasza opinia jest negatywna, bo prezydent nawet w części nie realizuje postulatów, o które wnosiliśmy. Uważamy, że jest część zagadnień, na które prezydent, ani my jako radni nie mamy wpływu, jak oświata, jak opieka społeczna, ale zostaje nam pewien margines, którymi możemy dysponować i w naszej ocenie to dysponowanie jest złe. Wielokrotne moje interpelacje, które były składane w imieniu mieszkańców Sieradza, nie były zrealizowane. Od 3 lat proszę o wykonanie placu zabaw w miejscu, gdzie jest siłownia na powierzchniowa. Jest to bardzo duże osiedle. Spółdzielnia mieszkaniowa chętnie by wykonała ten plac, ale teren nie jest miasta Sieradza. Nie ma tam tego placu. I wiele innych interpelacji, które były składane z mojej strony, ze strony, można powiedzieć, opozycji, po prostu nie są realizowane. Kolejna rzecz, no niestety stawianie nas pod murem, tak jak to dzisiaj znów postawiono nas, coś się podpisuje, a po pół roku każe nam się głosować. Nie, no to jest nie fair, zdecydowanie, dlatego głosowałam przeciwko. Czułem się jako członek tej koalicji wspierającej działania prezydenta, natomiast niewiele z naszych postulatów zostało zrealizowanych. Trudno jest nam pokazywać rzeczy, które oczekiwaliśmy, że prezydent zrealizuje, a tymczasem nic nie znalazło się w budżecie i także nie znalazło się w 2014 roku. Między innymi tym pierwszym sygnałem to już było nasze głosowanie podczas budżetu na 2014 rok. Ja nie głosowałem za budżetem na 2014 rok, dlatego też idąc tym tokiem rozumowania nie chciałem głosować za udzieleniem absolutorium. Głosowała Pani za absolutorium dla prezydenta miasta Sieradza Jacka Walczaka. Co było głównym powodem? Tak, głosowałam za. Co było głównym powodem? Przede wszystkim pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej, pozytywna opinia Komisji Budżetowej i Okręgowej Izby Obrachunkowej. No, skoro coś w uchwałach przyjmujemy, prawda, no to powinniśmy być konsekwentni do końca. No ja w tym przypadku byłam konsekwentna i głosowałam za absolutorium. O wynik głosowania dotyczącego absolutorium zapytaliśmy również prezydenta Jacka Walczaka. Teraz się okazało, że mam za co dziękować radnym i w związku z tym dziękuję. Mogłem nie otrzymać, otrzymałem. Nie ma żadnych konsekwencji prawnych dla mnie, gdybym takiego absolutorium nie otrzymał, ale byłby taki to przytyczek w nos, policzek, ponieważ no, wyniki pokazują, że wszystko jest rozliczone dobrze. Można oczywiście byłoby to zrobić lepiej, ale zawsze możemy pracować lepiej. Nie wszystko zresztą zależy od nas i w takim wypadku, mimo to, że człowiek się stara, to by dostał no właśnie takiego, takie pogrożenie palcem. Ja jestem wychowany w takiej tradycji, za dobre wynagradzać, a za złe karze, a byłbym ukarany za to, że wykonałem kawał dobrej roboty.